Wracamy do naszego zimowo-świątecznego kącika, w którym już czekają na nas Agnieszka Dygant i Rafał Zawierucha. No można by o tobie powiedzieć, Agnieszka, że jesteś weteranką, a to jest debiutant. Jeśli dobra, chodzi o listy do M. Oczywiście. Oj, przy tym zostańmy. Tak. Dziękuję, to była miła rozmowa. Radośnie jest tutaj, proszę państwa, w naszej kawiarence na Playerze. Można oglądać już kolejną część przygód ulubionych aktorów w komedii romantycznej. No właśnie, Agnieszka, czyli Karina. Za chwilkę do Stefana przejdziemy, czyli do Rafała. Karina i Szczepan. Z Piotrem Adamczykiem tworzycie najbardziej wybuchowe chyba małżeństwo w historii tej części wszechświata. No, bardzo możliwe. To jest nawet tak. To w tym sezonie. No w tym sezonie będzie też wybuchowo, czyli nasi bohaterowie pozostają tacy, jacy są, a dodatkowo okazuje się, że dziecko, które w poprzedniej części się urodziło, dorosło, ma 4 lata, urosło, może dorosło to nie, ma 4 lata, no i też przysparza pewnych przygód, a oprócz tego Szczepan zaginął, trzeba go odszukać, trochę tam jest z takiego barejowskiego poczucia humoru, mamy sąsiadów, mamy blok, no myślę, że zwolennicy tego naszego filmu będą zadowoleni. Ile widzowie w kłopotach Kariny i Szczepana będą mogli znaleźć swoich kłopotów związanych z macierzyństwem, rodzicielstwem? No myślę, że trochę ich będzie, to znaczy ja tam gram taką bardzo nadgorliwą, nadwrażliwą mamę. A nie jesteś taką w rzeczywistości? Jest. Ja. Gram siebie. Po warunkach, tak. Ja jestem dokładnie taka. Najgorsza pod tym względem matka, zabezpieczająca tyły, przody. Aha, czyli folię bąbelkową najlepiej czapeczka, owinąć dziecko. Tragedia. No. Tragedia należy mnie, naprawdę, w tej dziedzinie należy mnie uśpić. Więc ja trochę rzeczywiście mam tych doświadczeń z takiego bycia mamą, no więc je sobie tutaj przełożyłam i sprzedałam w filmie. Okay. Rafał, Stefan pojawia się w listach do M4. Długo wyczekiwany przez ciebie, tak patrzyłeś sobie na jedynkę, na dwójkę, na trójkę. Mówi, kiedy wreszcie ja nie zaproszę? Ten Tarantino kiedy, niech będzie, kiedy tak do listów nie zaproszę? Daj społy, teraz właśnie jest mój czas, ale wiesz, no debiutować przy tak wspaniałej obsadzie, przy tak genialnych aktorach, bo to dzisiaj jest ważne, że ktoś jest aktorem. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym. To jest naprawdę sama radość. No faktycznie, no Stefan, nerd, moje wejście pierwsze, mój debiut w listach do M, więc naprawdę bardzo się z tego powodu cieszę i naprawdę nie mogę się doczekać, żeby obejrzeć to dzisiaj wspólnie z wami. Nerd totalnie, więc totalne jak gdyby przeciwieństwo z kolei do mnie, mimo że też pewne tam cechy mam komputerowca. Natomiast ja lubię ludzi, a on jest właśnie odwrotnie. On nagle się okazuje, że siedzi w domu, że nic go nie interesuje, wychodzi tylko po pizzę mrożoną, którą sobie odgrzewa w piekarniku, jak sobie przypomni, aż tu nagle ktoś przychodzi z prezentem, który nie jest jego. No i się zaczyna, jak u Hitchcocka. O, poczekaj. A proszę, tak brzmi tajemniczo. Z jakim prezentem? No właśnie z prezentem, słuchaj, dosyć ciekawym opakowaniu, bo to przychodzi śnieżynka, która nie do końca wiemy, że to jest... Śnieżynka? Ale ta śnieżynka jest bardziej interesująca. Widzisz, ale aż się zawstydziłem, jak sobie wspomniałem to teraz, wiesz, to naprawdę. Ale ty jeszcze jako aktor się wstydzisz czegoś. Wiesz co, ja teraz nie gram. Ja teraz jestem sobą. No ja wiem. Ale chcę wam powiedzieć, że ja widziałam, tak mi się udało zobaczyć jedną scenę, czy dwie z Rafałem i on no, po prostu jest pełen wdzięku i tak super, że zagrał w tej naszej czwartej części. Naprawdę bardzo świetnie i przepraszam, że tak się mądrze, bo to tak brzmi nieskromnie, że ja tutaj kolegę oceniam, absolutnie nie, ale rzeczywiście świetny wątek i bardzo wzruszający, więc czegoś takiego nam też tam zawsze jest potrzeba. Ja też, kiedy czytałem scenariusz, to mówię, że twoja rola jest wspaniała. Absolutnie dla ciebie. Ale, a wiecie co, gdyby się nas zapytali, to jesteście naszymi ulubionymi aktorami też. Tak, dokładnie. Każdy produkcja. Polubujmy sobie. Piękne zlukrowania. Wielka radość, serio. I też czytając scenariusz, te wszystkie wątki, które oczywiście widz jest gotowy, przygotowany, czego się spodziewać, ale jest bardzo dużo zaskoczeń. Czyli nawet dużo jest zaskoczeń. Tak, jest, no, mówię też dla mnie jako osoby, która wchodzi w ten taki no, listowo-świąteczny team. I to jest ale genialne. Ty też wszedłeś, wiesz, w team, który już się dobrze zna. To jest taka, wiesz, właśnie dobrze naoliwiona tak, no miałem maszyna, na która... Takie 5 minut było. Nie było. Wiecie, w filmie jest trochę inaczej. My się tak naprawdę nie spotykamy. My się spotykamy czasem gdzieś tam w przelocie na potem obiedzie, na promocji, której a potem też w tym roku nie ma. Której w tym roku nie ma, ale myśmy się spotkali z kolegą teraz, więc fajnie. Więc coś takiego nie istnieje zupełnie. Więc myślę, że się to dobrze czułeś. Bardzo.
bardzo, bardzo. Nie, jeśli chodzi już, jeśli poruszamy ten temat, to oczywiście absolutnie nikogo tutaj nie faworyzując czy coś, naprawdę to czuć, że to jest rodzina. Czuć, tak? Że to są ludzie, którzy siedzieli na planie i to była ale ogromna radość. Ale jest jakaś hermetyczna rodzina? Nie, no wpuścili mnie, jak widzisz. No właśnie. Ale jakby ekipa, która tam pracuje i operatorzy, reżyser, to są ci sami ludzie, którzy przy innych oni się zmieniają się. To znaczy reżyser się zmienia co odcinek, co film, czyli to jest teraz czwarty reżyser, a wcześniej, jeżeli chodzi o operatorów, o taki team, no to on bywa stały. To znaczy ja tam widzę te osoby, które się powtarzają, to też jest miłe. Ale to też widać po jakości, prawda? No czyli dokładnie. Jednak są dobierani ludzie, którzy się naprawdę tym pasjonują i na tym znają. I nie miałem oczywiście tylu doświadczeń co Agnieszka. Natomiast w tym odcinku faktycznie Patryk tutaj też czuć, że on gospodaruje tą rodziną i tą przestrzenią i to było naprawdę fantastyczne, kiedy czuć, że on tym żyje też. No to dzisiaj wszyscy odpalamy... Przez grzeczność nie zaprzeczam. Wszyscy dzisiaj odpalamy zapraszamy. Playera. Zapraszamy serdecznie. No zapraszamy. Wyjątkowa premiera. Dzisiaj premiera na playerze Listy do M4. No. Każdy może zrobić swoją indywidualną premierę w domu. Rozłoży czerwony dywan. To jest fajne, bo wiecie co, ja miałam taki zawsze problem co roku, co kilka lat, jak była premiera Listów do M, że no te zaproszenia na premierę były takie w cenie, że wszyscy znajomi. Ja tak zawsze miałam taki dylemat. Komu dać? Komu tym razem? Dobra, dwa lata temu był ten, to może teraz tego zaprosimy. A dzisiaj zapraszam wszystkich, więc wszyscy czujcie się zaproszeni. Wszyscy moi znajomi i znajomi Króliczka i znajomi twoi i wasi. Kochani, znajomi. Będziemy robić to wspólnie. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Zapraszamy. Listy do M4 na playerze, a teraz zapraszamy do Gabi Drzewickiej, która ma takich gości. Ale ona ma gości. Jaka studniówka. Ona to w ogóle jest. Zaprasza. Ona to jest. Mata i Karol Strasburger i wyjątkowa studniówka, o tym już Gabi Drzewiecka.